to jest fragment założenia pałacowego z początku XVIII wieku. Znajdujemy się na tak zwanej Placencji. To jest miejscu, w którym kiedyś pałac wybudował Paweł Sapieha, proboszcz kodeński, a zarazem też i biskup żmudzki. Szereg właśnie takich budynków wokół tego pałacu było wzniesionych. Pełniły one różną rolę. Wiemy też z relacji historycznych, że ostatnia właścicielka praktycznie za czasów jeszcze Sapiechów tego pałacu, czyli Elżbieta Zbranicki, Sapieżyna, no, prowadziła dość bujne życie towarzyskie i często w tym pałacu na Placencji gościli różni luminarze ówczesnej Rzeczpospolitej, tak z Warszawy, jak i z Wielkiego Księstwa Litewskiego. A więc ci goście wszyscy musieli gdzieś się pomieścić i w różnych miejscach oni przebywali. Ten akurat budynek, prawda, jako ta oficyna, on w trakcie tych całego XIX stulecia był wielokrotnie przebywany. Już na samym początku wieku XIX, z przełomu XVIII-XIX właśnie poddany był różnym zmianom. To jest widoczne na mapach Placencji zachowanych z pierwszej połowy wieku XIX. Całkiem inny kształt niż obecnie tak oglądamy. Od odzyskania przez Polskę niepodległości zaczęła mieścić się to w tym budynku szkoła. Prawdopodobnie i wcześniej znajdowała się jeszcze w XIX wieku. Mieściło się tutaj tak zwana szkoła ministerialna, czyli progimnazjum. O tym również wiemy. Natomiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po ustąpieniu z tego miejsca Niemców, wykorzystywany był ten budynek na szkołę w Kodniu. Ciekawostka, szkoła w Kodniu mieściła się akurat w trzech budynkach w tym czasie, prawda? Tutaj przychodziła ta starsza troszeczkę młodzież. Jeden budynek znajdował się na rynku kodeńskim, tam gdzie dzisiaj jest parking. To był w końcu wieku XIX wybudowany za pieniądze rosyjskie, szkoła rosyjska. Również znajdowała się na tak zwanym Starym Kodniu też szkoła i dopiero później młodzież zaczęła uczęszczać do tych dwóch budynków, czyli do tego, którym się znajdujemy i do tego na kodeńskim rynku. Przez ten cały okres i międzywojenny, i powojenny ten budynek również ulegał zmianom za sprawą ich kierowników ówczesnych. Przede wszystkim Michała Falandysza, który tutaj połączył jakby dwie części, prawda? Jedno skrzydło tego budynku z tym pierwotnym, który tu się znajduje bliżej kodeńskiego rynku. No i później przebudowany był wielokrotnie przez kolejnego kierownika szkoły Franciszka Jagiellaka. Do szkoły chodziło blisko 600 uczniów w tamtych czasach, więc musiało się pomieścić to praktycznie w tychże dwóch budynkach, a naprawdę klasy były bardzo, bardzo liczne. Więc tak to wyglądało, jeżeli chodzi o te zmiany. Byliśmy w piwnicach. Pokazywał mi Pana szczególną cegłę, którą wtedy stosowano do podbudowy, do murarki. I rzeczywiście nawet na podstawie ułożenia tych cegieł i ich rozmiaru, jakości tych cegieł, można poznać, która część jest tą starszą, a która część jest uzupełniana. Tak, ten budynek był wielokrotnie przebudowany, przekształcany, więc i też tym przekształceniom podlegały piwnice. One były wykorzystywane na różne cele, najprawdopodobniej te, które związane były z funkcjonowaniem tego budynku. Czy to wcześniej przechowywane były produkty żywnościowe, jak za ówczesnych czasów, kiedy był oficyną pałacową, oficyną dworską, czy później do celów szkolnych, nawet i prowadza węgiel do tego, żeby można było palić w szkolnych piecach. A więc tam również możemy dostrzec tak zwaną cegłę palcówkę, specjalny, prawda, sposób budowania, czyli ten, który był stosowany wcześniej, z tak zwaną główką i wozówką, prawda, czyli na przemian idzie, wznoszone były te budynki. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o te piwnice. One są bardzo ciekawe. Tam prowadziły również do nich klatki schodowe, które no, są, teraz są, po części są zasypane, ale myślę, że w przyszłości będą odnowione. Tutaj można dodać jeszcze, że kiedy Kodniem rządziła Elżbieta Sapieżyna, więc ona na odcinku ulicy ówczesnej Brzeskiej, dzisiaj ulicy 1 Maja, wybudowała około 20 domów dla sukienników i zapewne może i też
po części te fragmenty mogły być wykorzystywane także dla tych sukienników sprowadzonych specjalnie z Niemiec, ponieważ na tych planach dostrzegamy jeszcze inne budynki, które się znajdowały w pobliżu, a których już dzisiaj na mapie Konia nie ma. Można powiedzieć, że to jeden z ostatnich budynków dotyczący tamtego wieku, który pozostał i możemy w nim przebywać, go zobaczyć na własne oczy? Z czasów Elżbiety Sapieżyny i jej urzędowania na Placencji to na pewno jest jeden z lepiej zachowanych, ponieważ zostały jeszcze przy samym domu pogodnej starości zachowały się dwie piwnice, również prawda, w ciekawym sklepieniu, a tu mamy cały budynek, no prawdopodobnie przetrwał dlatego, że mieściła się tutaj do 1970 roku szkoła podstawowa. Po 70 roku do 2018 przedszkole samorządowe w Konin. Taka historia jest współczesna tego budynku.